Witam Was w kolejnym poradniku od Just Freestyle. W dzisiejszym odcinku nauki trików freestyle'owych przedstawię Wam bardzo ciekawy, a zarazem mój ulubiony stol. Stale, lub po angielsku mówiąc stole, to ewolucje we freestyle'u, które opierają się na trzymaniu piłki w bezruchu na jakiejkolwiek części ciała. Zazwyczaj jest to podeszwa buta, lecz kreatywność freestylerów nie ma końca i na samej podeszwie to się nie kończy. Dzisiaj zaś skupimy się na stolu, wymyślonym przez japońskiego freestylera, który zwie się Nao, a jego trik znany jest jako Nao Stol. Właśnie możecie zobaczyć na ekranie, jak prezentuję Wam owy trik. Jak widzicie, trzeba się trochę powyginać przy tym. Zacznijmy naukę! By w ogóle rozpocząć treningi Nao Stala, konieczna jest umiejętność wykonywania podstawy, jakim jest Sol Stal. Jeśli chcecie od nas poradnik do tego, jak się go nauczyć, dajcie znać w komentarzach. Nie ma takiej możliwości, byście zabrali się za Nao bez podstawowej umiejętności trzymania piłki na podeszwie. Jeśli już potrafisz to wykonać, możecie spokojnie przejść do następnego etapu tego poradnika. Tak jak już pewnie zdążyliście się domyślić, Nao Stal to jest zejście całym korpusem wraz z nogami do tyłu. Jest to jakby zatrzymana pozycja przewrotu w tył. Zanim zabierzecie się za próby trzymania Nao, spróbujcie najpierw dobrać odpowiednią pozycję. A pozycja do Nao na samym początku nie jest prosta. Najważniejsza w tym obrocie jest praca waszej nogi, która nie trzyma piłki na podeszwie. W moim przypadku jest to lewa noga. To właśnie ta noga kontroluje obrót mojego ciała. Spróbujcie wykonać przewrót w tył z jedną nogą w górze. Wyobraźcie sobie, że leży na niej piłka, a drugą nogą skierujcie do tyłu na ukos. Jeśli jest to lewa noga, to kładziemy ją za naszym prawym barkiem. Błędnym wykonaniem jest to, co Wam prezentuję. Nie możecie obracać się całkowicie do tyłu za Waszą głowę. Za nic w świecie nie będziecie mieli kontroli nad piłką w takiej pozycji. Jest to bardzo ważne, byście to wyczuli. Nie jest to zwykły obrót do tyłu, tylko przez jeden bark. W końcowej pozycji cały ciężar naszego ciała opiera się na barku, na nodze podporowej, którą kierowaliśmy nasze ciało i ewentualnie dla równowagi lewą ręką. W takiej pozycji nasz wzrok będzie skierowany na piłkę, więc będziemy mieć nad nią pełną kontrolę. Kontrolę nad kontrolką. Po nauczeniu i utrwaleniu w naszej głowie, jak powinna wyglądać prawidłowa pozycja, weźcie piłkę. Wykonajcie wszystkie czynności jeszcze raz i spróbujcie na podeszwie położyć waszą futbolówkę. Pracujcie całą nogą oraz stopą. Utrzymujcie równowagę, aż poczujecie, że piłka stoi stabilnie, wtedy odsuńcie rękę i spróbujcie utrzymać jak najdłużej. Jest to najżłudniejsza część nauki. Piłka będzie często wam spadać i ciężko będzie na początku utrzymać piłkę. Musicie znaleźć na to swój złoty środek i po prostu próbować. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. No i taka rada ode mnie, nie przesadzajcie z treningami, ponieważ możecie się nabawić niezłego urazu pleców. Ja swego czasu bardzo dużo trenowałem ten stol i nabawiłem się nieprzyjemnej kontuzji barku, która do dzisiaj czasem mi doskwiera. Jeśli chcecie dużo grać ten trik, to jeśli macie możliwość, by chodzić na masaże, to naprawdę polecam. Po wielu godzinach treningu w tej pozycji plecy niezwykle się spinają, zwłaszcza jedna strona, co może doprowadzić do tych niechcianych kontuzji. A jeśli nie na masaże, to dobrze się sprawdzą rolery, piłeczki do lacrosse, którymi możecie się masować w zaciszu domowym. No brzmi to groźnie, ale spokojnie, to tylko w przypadku, kiedy przesadzicie z treningami. Lecimy dalej. Kiedy już po wielu próbach uda Wam się w jakimś stopniu utrzymać piłkę na stopie po położeniu jej ręką, może to być jakieś 5 sekund, super będzie, jeśli utrzymacie 10. To spróbujcie zejść do Nao Stala z Sol Stala. Początkowo róbcie to bardzo powoli i w sposób jak najbardziej kontrolowany. Utrzymujcie piłkę na stopie, nie róbcie gwałtownych ruchów. Najtrudniejszym momentem jest opadnięcie na ziemię. Noga podporowa odgrywa bardzo ważną rolę. Starajcie się, by była niemal wbita w ziemię. Musi być stabilna i dzięki niej utrzymujecie całe ciało w równowadze. Jeśli to robicie na śliskiej nawierzchni, to wasza noga podporowa nie będzie stabilna i nic z Nao Stala. Kontrolujcie piłkę na podeszwie drobnymi ruchami. Dodam jeszcze, że ten stal nieźle wyrabia mięśnie brzucha. To jest prawdziwy trening na brzuch. Dobrze, po opanowaniu samego Nao Stala pokażę Wam kilka fajnych zagrań, które ja stosuję z wykorzystaniem tego triku. Po pierwsze, wyrzut spod nogi. Jest to bardzo efektowna rzecz.
Często to gram i jest dla mnie bardzo przyjemne. No i nie wiem jak to jest u was, ale jeśli chodzi o takie rzeczy łapane pod kolano, to dłuższe spodenki strasznie mi przeszkadzają i piłka mi normalnie ześlizguje się. Na treningach często sobie podciągam spodenki i wtedy czuję, że piłka klei mi się do nogi. Kiedy gram na pokazach lub turniejach, to raczej zakładam krótkie spodenki, no niestety kosztem stylu. Zauważyłem też, że Erlend, który przecież gra wiele łapanych rzeczy pod kolano, gra na turniejach w bardzo krótkich spodenkach. A jak to jest w waszym wypadku? Gracie w dłuższych czy krótkich spodenkach? Czy może nie bierzecie tego pod uwagę? Piszcie w komentarzach, jestem ciekaw. Dobra, dosyć dygresji. Wróćmy do wyrzutu piłki. Jak widzicie, w ultra zwolnionym tempie, by piłka pięknie podskoczyła do góry, musicie dynamicznie wyprostować nogę. Po czym musicie ocenić jej tor lotu tak, by złapać na podeszwę buta. Proste? Proste. Lecimy dalej. Jeśli potraficie zakręcić piłkę na podeszwie, to spróbujcie z taką kręcącą się piłką zejść do naostala. Oho, patrzcie, od tego triku same akimbole do mnie lecą. Kolejna fajna rzecz z naostalem to jest niezwykle dynamiczne przejście z neka do nao. Jeśli potraficie wykonać przejście z neka do sola, to jest bardzo podobne do tego. Różnica jedyna jest taka, że musicie wyrzucić piłkę bardziej do tyłu niż przejściu do sola. Ostatni etap to kwestia opanowania piłki przy szybkim zejściu do nao. Kolejne przejście, które bardzo lubię, można je zrobić na dwa sposoby. Albo przeturlać na jeden dynamiczny ruch przez całe plecy, albo najpierw złapać piłkę na kark w pozycji klęczącej, a potem możecie robić rzeczy, które tylko wpadną wam do głowy. Ten wyrzut piłki na plecy wymaga niezłego wyczucia. Obrót do tyłu musi być na tyle płynny, by piłka nie odbijała się od pleców, lecz przykleiła się do nich. Dla mnie to były wieloletnie treningi. No i ostatnia rzecz to chwyt na nao po wyrzucie z barku. Dziękuję za odwiedzenie naszego poradnika. Mam nadzieję, że wam pomogliśmy. Jeśli jesteś żądny freestyle'owej wiedzy, to zostań na naszym kanale. No i weź coś zostaw po sobie, daj no jakąś łapkę, jakiś komentarz. To naprawdę nas motywuje do dalszej pracy. Chcemy, by społeczeństwo freestyle'owe się rozrastało, by coraz więcej osób kojarzyło ten sport jako coś odrębnego niż zwykła piłka nożna. A jeśli chcesz poznać to niesamowite środowisko, to odwiedź naszą grupę facebookową, gdzie wszyscy możecie zadać pytania i podzielić się swoimi akcjami freestyle'owymi. My zawsze jesteśmy tam aktywni i odpisujemy. Pochwalcie się tam waszym naostalem. Dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Mówił dla was Brzezik. Eldo!